Siemaneczko, jestem Pebletem Games, witam was w gratulacje. Cześć, siejemy sobie łubin nowym zestawem upawołosiewnym. Zakupiłem zestaw upawołosiewny. Cały zestaw kosztował mnie 12,5 tysiąca. Sporo, nie sporo. Jest to zestaw upawoł 2,5 metra z bronią aktywną. Jak widzicie, nie brałem agraty, tylko właśnie bronę aktywną. Nie wiem, zobaczymy jak to się przyjmie. Zobaczymy jak to będzie wychodziło. Na razie dwa przejazdy zrobione, teraz trzeci. Powiem szczerze, no jest zajebiście. Więc można sobie teraz robić. Skąd kasa? Kasa jeszcze na koncie jest przez to, że dobrałem sobie 10 tysięcy kredytu. Dychę. Spokojnie sobie tam, wiecie, no. Na wpłacę zaraz. Jako wiecie, no teraz chciałem sobie na spokojnie. Już to mieć kupione. W tym momencie. Żeby już mieć z głowy. Sam stary silnik poszedł. 1900 zł. Poszedł. I można sobie teraz takim zestawikiem teraz trochę polatać. Jakby nie patrzył. I no już jest dużo, dużo lepiej. Dwa roboty za jednym strzałem, więc wiecie, no poza jak miałem 2,7, tu straciłem te 1200 cm roboczych, ale zyskałem właśnie tą bronę aktywną, która będzie mi też potrzebna pod uprawkę właśnie tej, po tej łące, więc nie ma tego złego, co by na dobę nie wyszło. Więc mamy takie powiedzmy dwa maszyny w jednym. Będzie można sobie poprawiać pola, gdyby nawet w późniejszym czasie. No jest trochę ciężkawy zestaw, widzicie. Ale mówię szerokościowo, nie jakoś mnie nie stacinia zbytnio. Te 20 centów to powiedzieć, że to jest nic. 12-12 na godzinę można sobie latać. Też patrząc, ludzie rano trochę bardziej jeździć powinny do domu wolniej. Gdzieś podejrzewam dziś. Te 7-8. Jakbyśmy teraz tak mieli jeździć, no to nie oszukujmy się, no byśmy się trochę zajeździli. A tak sobie na spokojnie robimy. Widzicie także, no kurzy się niemiłosiernie tutaj spod tej brony. Mam nadzieję, że tylko pada, jakby ten łubin co ja wyszła. I będzie elegancko. No i co? Miała być akcja trawy, ogólnie też pokosiłem sobie dzierżawę. Właśnie już. Mam już pokoszoną. Troszeczkę czasu spędziłem na tym, żeby to ogarnąć. Więc no, jest trochę tego. Ogólnie tak, tutaj zostawiam ten zaschok, jak można powiedzieć, ten klinik. Po to, żeby tylko móc sobie obłoń tutaj pyzmować. To do czego? Bo widzicie, że ten zestaw jest... No nie powiedziałem w ogóle, on się składa z rodnej rabę i z silnika Nordstein. Właśnie. Agrolift nie. Czekajcie, nie chcę tu zebrać teraz. Lift on Matic. Więc taki zestaw. Myślę, że troszeczkę bardziej do przodu poszliśmy, no to jest 85. odcinek, więc 85 odcinków padania był z nami, więc pora właśnie na jakieś, może nie jakieś drastyczne zmiany, jakieś tam szerokościowo nie poszliśmy jakoś gwałtownie czy coś w tym stylu, ale jednak już ta robota będzie na pewno dużo bardziej uproszczona i będzie można sobie fajnie robotę tutaj ogarnąć. No teraz ale mówię, kurzy się dzisiaj niemiłosiernie, aż ciężko jechać. Ojej. Ciężko to nawet wytrafić. Muszę kosić, bo to tak się kurzy. No. Ale nie ma tak źle. A łozy nie dawałem na korzeń, pod korzeń nic, tylko właśnie ona sobie dawała jak to poschodzi. Pewnie opys jakiś dam, zobaczymy. Ten łubin w tamtym roku wypalił. W tym roku mam nadzieję, że też wypali nawet dość lepiej niż w tamtym. Ale w końcu, wiecie, zależne wszystko jest od pogody. Jak pogoda będzie, to i wszystko będzie elegancko wyglądało. Tylko 8 tysięcy jeszcze na koncie.
A my, żeby to nie wziął, to 10 tysięcy, to byśmy pewnie byli w nosie, a tak to dzięki temu Beretowi, no już troszeczkę się lekko umocniłem. Ogólnie też już będę jechał teraz prawdopodobnie po zasiewach u siebie. Jechał, będę zbierać trawy u znajomego. Tam dwóch jeszcze ludzi. Ogólnie 30 hektarów traw. Więc sam pewnie podejrzewam, że jeśli dobrze pójdzie, no to ten kredyt będzie spłacony z właśnie z tej usługi, tak? Bo to już teraz mogę sobie tak jeździć na spokojnie i mam już luz, tak? Więc tu już nie martwię się o to, ten kredyt. Ogólnie myślę, że to jest przedostatni odcinek. Może niekoniecznie przedostatni, dwa odcinki jeszcze będą, bo jeszcze tylko będzie zbiór trawy i będzie jeszcze tu się kukurydzy i to wszystko będzie na odcinku. Wiecie, żeby jednak te prywacy tak aż mocno nie umijać na moim gospodarstwie. No i powinno być elegancko wszystko, tak? Mam tylko nadzieję, że jakoś mi jaków nie robię, no wiecie, przyzwyczaj się, że trzeba się. I tak może ten zestaw, no już troszeczkę ma metrażu. Zresztą tak wiadomo, w życiu realnym. To tak, o Jezu. To nie jest jakiś tam wybitny zestaw, ale już moja wygoda jest. Patrzyłem za agregatami, jakimiś tam metrażówkami. Mówiło się chlebaków, ale to jednak nie dla mnie. Wolałem już dołożyć te pieniądze na to, żeby móc sobie komfortowo to robić i żeby mieć dwie maszyny jedne, właśnie jak powiedziałem, przełożyłem mąkę, teraz będę kupować przy tym bronu, a tym ją przerobić, fajnie do tego się mieszam jeszcze i będę mógł sobie po prostu już dać się kukurydzę, tak? Więc też jeszcze sezon kukurydziany, gdy zaczyna się powoli dziać, już mam też na usługi na 100 hektarów kukurydzy, więc no jest kurwa ogrom, nie jest swojego, tak? Więc tutaj naprawdę będzie dość spory zarobek w tym ciągu maj, kwiecień, maj będzie naprawdę dużo zarobków. Dobrze, bo już majsty, a w przyszłym tygodniu wchodzą, mam nadzieję, do końca tygodnia tego ogarnę, w przyszłym tygodniu majsty wchodzą i już będzie można sobie spokojnie tą oborę stawiać, która właśnie już jest planowana od dłuższego czasu, więc no. Nie wiem, trzeba jakoś tutaj będzie bać. Inaczej nie tego się nie bać, tylko po prostu to jakoś ogarniać, tak? Więc na pewno w kolejnym, na ostatnim odcinku w kwietniu, by to będzie, no to będę się właśnie sobie wziąć kredyt na waszych oczach i żeby nie było. Że tyle i tyle. No wyliczyłem summa summarum dużo, bo całe zakupy, czyli postawienie obory, postawienie, kupno bydła, ukończenie tam i kończenie parę gutoreli, no to będzie koszt 300 tysięcy. Nawet 340 tysięcy, więc no spore pieniądze, bo jednak nie będzie jakiś tam wiadomo świeży. No ale wiecie, jeśli chcemy iść bardziej w mleko, tych kiszonek też robimy sporo. Robimy także ciana, więc no tutaj trzeba mieć, chcę takiej nadziei, że jednak to się może nie zwróci w pierwszym sezonie, tak, no bo to raczej wątpliwe, bo to tak, aż tak się uda, no ale mam nadzieję, że powoli będziemy jakoś z tym sobie działać, żeby to się jednak spłaci w ciągu jednych, trzy sezonów, te budynki, więc tutaj się nie martwię. Znaczy te budynki, ta obora właśnie. Jeżeli spłaci w ciągu dwóch, trzech lat, to powinno być elegancko, moim zdaniem. Słuchajcie, bo tak sobie zapierdziczam, ale przecież ja powiem, że mam bronę aktywną, żeby teraz, tylko teraz nie opuścił, nie odpowiednie miejsce i żeby mi to później nie przesiewało jakoś. Dobra, tak. Podobało mi się, jak wtedy już zapadłem ten zestaw taki, tylko że on miał nadbudowany silnik i też bronę aktywną. No wiadomo, tutaj chciałem zestaw nadbudowany, ale już trzeba mieć ciągnik 130 koni, 140 może, a po tego 120. Jako tako to szło, 120 koni to takie minimum. Ale tak na razie taki moment, takich ciągników no, po prostu nie posiadam, a inwestować w nowy teraz kredyt, będzie kupować ciągnik do jednego maszyny,
sensu nie ma, więc fajnie się to trafiło. Ogólnie maszyna jest dość daleka, bo 200 km w jedną stronę gościu miał gdzie przyjść, bo to od handlarza jest. Suma. Więc gościu będzie przyjechał, pozeleka wziął, ten zestaw zostawił i można sobie teraz na tego na lwzaczku takim zestawem sobie latać, tak? A bez żadnych tutaj problemów. A powiem szczerze, że też zastanawiam się nad jedną rzeczą tutaj związaną z case'em. Też nie wiem, czy akurat w tym tego bym chciał podać, ale chciałbym założyć GPS-a. Założyć GPS-a do tych ciągników, nawet jednego i drugiego. Patrzyłem za GPS-em, no GPS w granicach 20 tysięcy używany. Chociaż używany nie, patrzyłem ostatnio, przepraszam, 24 tysiące, 26 tysięcy kosztuje nowy. Właśnie ta wymienna kierownica, wszystko 26 tysięcy. No i korci mnie właśnie strasznie, żeby założyć tą, nawet nawigację, tak? Bo to jednak chcę przede wszystkim do case'a, bo case w tym wszystkim będzie raczej siał wszystkie tutaj zboża, prędzej i tak dalej. No to by miało bardziej komfortowo tym robić. Wiem, trochę może, wiecie, może tylko przejść szybko takie coś, ale no, kłóci mnie to bardzo, żeby to zrobić. Ogólnie widzę, że dużo tych nasion to mi to nie wyjdzie. Raczej no, wszystko powinno mi starczyć, ta nasionka na wszystko, widzę tego na tej mobil. Więc to bardzo fajnie. No, 300 kg zasypu, 50 kg więcej, mimo że jest ten, nie wygląda na tyle. Ten siewnik, no ale już ma troszeczkę więcej zasypu, bo on bardziej głęboki, to ten był wiadomo szerszy, ale płytszy, ten jest z kolei trochę głębszy, ale węższy, więc no suma suma troszeczkę więcej tego wchodzi, te 300 kilo, więc tutaj bardzo, bardzo dobrze to jest ogarnięte. Wiecie, no 50 kilo to też już jest dużo więcej zasypu. Nie wiem, powiedzmy 40 aw, 20 aw, powiedzmy więcej, przejedziemy sobie takim zestawem. No, więc, o, na pewno będziemy to lepiej widzieć, jeśli będziemy mieli to już zboża nie wziąć, tak? Zboża to będzie coś pięknego do siewu. Będziemy sobie siać zboża właśnie w te borane i pewnie to będzie zajebista sprawa. Wiadomo, 60 już tego nie uciągnie, ale szczerze trzeba się tak bugować te 60, mimo że imieniem to 60, tylko podejrzewam, że 60 to będzie też raczej już ostatni rok, no powiedzieć te 60 na gospodarstwie, pewnie będę wymieniał sobie na coś, będę wymieniał na coś innego, tak, ewentualnie zostawię tylko te 3 ciągniki, które na razie mam. I to wszystko na macie. I tyle. Bo 60 już jest taka. 60 jest fajna, ale coś zaczyna ją boleć. Co mnie też zaczyna boleć, bo trzeba nie zaraz wkładać w nią kasę. A już troszeczkę u siebie zanim by porobiła w tym gospodarstwie. Teoretycznie nie jakoś ciężko. Właśnie tak ciężko nie miała. Bo tych maszyn miałem pod 30 przygotowane, miałem jakieś podstosowane pod 30. Te maszyny nie były jakieś ciężkie, nie miały jakoś ciężko. Inaczej, 60 nie miała jakoś ciężko, ale jednak już tam coś, znaczy, problemy ma, bo olej uciekł po oleju i tak dalej. No teraz troszeczkę jest taki problem z tym, więc podejrzewam, że 60 pójdzie w zimę na sprzedaż. Będziemy coś pewnie innego szukać. Wiecie, no, tutaj nie ma co się żenić 60, bardziej liczyłem właśnie z tą rzutą 30 właśnie liczyłem bardziej to, ta 30 ma zostać niż ta 60. 60 wiadomo było kupione na szybko za fajne pieniądze i dlatego. Więc zaraz wychodzi teraz. Ale patrzyłem, że maksymalnie 2000 stać na tej 60. Jest, a źle dałem zająć 18400, to teraz bym wziął za nią 16,5, może nawet 18 tysięcy z powrotem. Jak tam jeszcze ją lekko poprawię, to będzie git. Więc będzie git i ja sobie będę mógł sobie na spokojnie tutaj ogarniać. Tutaj szczerze mogę Ususa wziąć, bo jednak Usus ma pół tony z przodu. Tylko że nie chciałem powielać akcji
silnikami. Właśnie mam takie dwa silniki samej mocy, to po co nam to powielać? No ale teraz troszeczkę żałuję, że tak właśnie nie zrobiłem. Dobra, teraz się staram się tak teraz nie zrobić, żeby sąsiadowi nie jechać. Te miedy są jako taką miarę szerokie. Jeszcze jakoś to no, nie, będzie można jakoś tutaj pokombinować. Cyk. Trzeba sobie jakoś radzić pod tym względem. Dobra, jakoś sobie obsiejemy. Powiem, strasznie szybko się nawet sieje tym zestawem. Mimo... Jezu, w ogóle nie było. Mimo tego, że to nie jest jakiś zestaw bitnie szeroki, to bardzo szybko i tak się nie robi, bo tutaj mówię, przede wszystkim nie musiałem teraz jeżdżać agregatem i jeździć, spalać paliwa, tylko widzicie, teraz sobie elegancko pełna aktywna leci i sieli, bo to już jest coś pięknego, coś nowocześniejszego. Mówię, w realu na akurat trochę zrobiłem inaczej, silnik. Wolę kupiłem 3-metrową, mam silnik 4-metrowy teraz. Teraz mam agregat upowo 8-ny. Do poznania K27. Ale teraz przechodzę typowo na bezorkowe, znaczy poszone pady i siewy zbóż. Więc to już mi tak nie jest praktycznie, można powiedzieć, potrzebne, więc ponad chyba potrzebna mi była. Z tego względu, żebym mógł to biegą potowo robić przełapę łąki komfortowo, mógł sobie na tych łąkach ogarniać temat. Tylko po to wyłącznie kupiłem bronę aktywną. Nie wiem, czy w ogóle miałem filmik. Miałem z niwelowania aż odcinek. Inaczej, shotsa. Bo wyraźnie robię shotsy. No, nie mam czasu, żeby tak nagrać sobie filmik. A jednak shotsa wtedy wrzucę i więcej zobaczycie, co się u mnie dzieje. Niż właśnie tego filmik i lepiej mi to jakoś idzie, wiecie, tak w sobotę, tak w sobotę mieliście już dwa shotsy, ogólnie mieliście dwa shotsy do roboty i ściąłem tawy, zaraz pojechałem je przetrząsnąć, znaczy inaczej, napowietrzyć, z tego względu, żeby, wiecie, mówię, będzie ciepło, to niech tam już ta te słońce daje ciągnie czadu powoli, jeśli jest możliwość. I wiecie, przetrząsnąłem, ale zapomniałem, że tam się przestawiłem zęby. Tak, przestawiłem zęby, ale później się jeszcze przestawiłem jakoś z jakimś cudem jeszcze inaczej zęby. Ale tam wiecie, no pierwsze przetrząsnięcie i tak mi niepotrzebne było, nie wiadomo jak tam ustawić to, tylko po prostu ruszyć to. Dopiero będę dzisiaj to ustawiał, jak znacie. Zrobię tak, jak powinno być do przewrócenia i będzie elegancko. Dobra, teraz no, jedyny minus tego, że można powiedzieć agregatu prawowośrednego, czyli wolny aktywny z silnikiem, ale to trzeba nie troszeczkę większe poprzeczniaki robić. To też będę się coś wymyśleć. Zresztą nie wiem, czy to nie będzie ostatni sezon tego pola, bo powiem, że to pole jest troszeczkę takie niesforny dla mnie, jest strasznie się wywija na tym polu. A po drugie gości powiedział, że jeszcze też będę chciał kupić za dwa sezony albo nie, to nie będę się tam zmuszał na to, więc pewnie tylko teraz w tym roku obsieję sobie Lubin, ewentualnie jeszcze może żytoletnie i na początku jak się uda i po Lubinie i puszczę kogoś tutaj na mnie po prostu na dzierżawy powodem. Ktoś to robi, to robię, a ja sobie pójdę gdzieś indziej, tak? Więc tutaj się nie będę tak spinać, tak powiem. Pod tym względem, no jest trochę takie dziwne te pole. Strasznie kształtne te pole nie jest, jakieś... Ja przyliczałem się albo do prostokątnych, albo do jakichś tam, wiecie, mało fikuśnych pól. Na trawę to jeszcze pół biedny, no chyba, że pogadam z nimi, że będę mógł, czy będę mógł stracić, to jest chwytawe. Wiesz, na tym klinie tutaj, o, jak tutaj jeździmy. Chyba, żeby łąkę zrobili, no to już tam jeszcze, tamto to już by byłoby pół biedy, tak? Ale się tak pójdzie na tego gościu, wątpię. Nie, to trzeba dzieł zbierać 140, 150 tysięcy, w takim stylu. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy sobie na pewności, ile te pole kosztuje, uje. 100? Nie, 70? Nie, 74 tysiące.
6 tysięcy, więc to nie jest jakoś tam dużo. Jak nie, to ja będę się zagnał wziąć. Wiadomo, pożyczkę na ziemię, no bo spróbuję kupować te dzierżawy. To ten miał swoje większe dopłaty. Więc tutaj też trzeba pod tym względem patrzeć, jednak dopłaty też mi będą zwracały koszta. Widzicie, w tym roku dostałem 17 tysięcy, więc tu już jest taki większy profit pod tym względem. A tak to byśmy, wiecie, mieli może z 20. Nie wiem, ja teraz zgaduję 20 tysięcy. Ciężko mi policzyć, bo wiadomo, jeszcze będą, aż jeszcze w tym roku nie jest składane na krowy, tylko będzie składane na samą ziemię, więc tutaj ciężko z tym stwierdzić, jak to picie wyjdzie finalnie wszystko. Ale jestem do myśli, jakoś tam tutaj wszystko będzie w miarę szło. U siewnika poszło, bo wcale nie jest takim złym wyczynem. Wiecie, tu walek jeszcze na 1000 uzupełniony, więc tu trochę piły go. Właśnie nie no, 500, nie, 500 trzeba mieć ustawione, bo na 1000 uzupełniony walek to by go zerwało, tylko. A co gorsze, mogłoby przystawki przy siewniku, przy wałku wyrwać. Więc teraz lepiej tak nie będę ryzykował. Wyniosło. No strasznie wolno. A tego to nie zwróciłem uwagi, proszę państwa. Zajebiste. On powoli podnosi ten silnik z tyłu i ładnie wszystko zagarnia. Zajebiste. No to powiem szczerze, sprzęt mi się chyba udał. Tak mi się zdaje, że udał się zakup. Ja jestem zadowolony tak na ten moment. Wiadomo, zakup zakupem, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie po zasiewach. Jak tam zasiewy schodzą, tak? Jeśli spady będą dobre, no to będzie zajebisty zakup. A jeśli spady będą ciulowe, no to będzie po prostu zbyt zakup. Tak? Jedyne co zostaje, to jest pełna aktywna, ale raczej z tego co widzę, to na pewno fajnie to będzie. Jedno z drugim, żeby tu zgrywać się elegancko. Więc mówię, jeśli co do czego, to tutaj trzeba będzie wykupić tą dzierżawę w przyszłym roku. Najpierw by pasowała na jesień, tylko mówię teraz to zależność się kredytem. Resztę można by, na co tu się nie boję z jednej strony. Patrzcie, teraz sobie tak poniosę. Zajebiste. Żaden chyba siewnik, taki zestaw upawowy siewny, tak chyba nie ma zrobione. Zajebiste. Ja sobie podnoszę bronę, siewnik wysiewa i nic nie ma śladu, więc zajebiście. Chyba nie przedłużam dzisiejszym odcinku, byłoby to na tyle. Jeśli taki mamy zestaw, się spodobał i odcinek, zachęcam do zostawienia apeczki w komentarza i życzę miłego. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć.